Dlaczego nie możesz kupić samemu sobie prezentu? To znaczy, dlaczego takie coś nie byłoby po prostu prezentem? Czy kiedykolwiek poproszono cię o częściową zapłatę za prezent dla ciebie na twoje własne urodziny albo na ślub? Nie wiem, czy technicznie poprawne jest nazywanie prezentem czegoś, co kupujesz dla siebie. Słyszałem jednak, że ludzie czasami tak mówią. Postanowiłem więc przeszukać Google, wpisałem kupowanie sobie prezentu. Zaskoczyło mnie, że pojawiło się prawie kilkaset milionów wyników. Pierwszy wynik brzmiał: badania wykazały, że wydawanie pieniędzy na innych może przynieść nam więcej szczęścia niż wydawanie pieniędzy na siebie. Nie oznacza to jednak, że kupowanie sobie prezentów nie jest dobrym pomysłem. Tak, sformułowanie kupowanie sobie prezentów tam padło w tym artykule. Kolejny artykuł brzmiał: szczęście to kupowanie sobie prezentów, zasługujesz na nie. Kolejny tytuł brzmiał: dlaczego powinieneś kupić sobie prezent? Następnie 40 najlepszych prezentów do kupienia dla siebie w 2024 roku. Jak ocenić samodzielne obdarowywanie się? Wypróbuj się. 4 uzasadnione powody, by kupić sobie prezent. Artykuły można by wymieniać w nieskończoność. Co natomiast z prezentem, który Bóg daje ludziom wierzącym w Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa? Czy możemy kupić sobie taki prezent? Pan Jezus Chrystus nazwał życie wieczne darem Bożym. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 4, rozdział 10, werset i 14 werset. Podobnie apostoł Paweł mówi o Bożym darze w Efezjan 2, rozdział 5, werset, 8 werset i 9 werset. Pan Jezus Chrystus kupił dar życia wiecznego swoją krwią przelaną na krzyżu. Często śpiewamy: Jezus zapłacił wszystko, wszystko Jemu zawdzięczam. Jednak wyrażenie zapłacił wszystko jest to artystyczny wyraz i nie występuje w Piśmie Świętym. Słowo zapłacił nigdy nie jest używane w Piśmie Świętym w odniesieniu do śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. W odniesieniu do śmierci Pana Jezusa Chrystusa używa się kilku różnych słów. Jednym z nich jest słowo kupiony. Kupiony, agaradzo. Drogoście bowiem kupieni, drogoście kupieni. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 20 werset oraz 7 rozdział, 23 werset. Innym jest spokrewnione słowo odkupiony, exagarzo. Chrystus wykupił nas, aby wykupił nas, takie sformułowanie się pojawia w Galacjan 3:13 i 4:5. Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa. Czytamy w 1 Piotra 1:18 i 19. Odkupiłeś dla Boga swoją krwią. Objawienie 5:9. Istnieje również słowo okup, antilutron, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. 1 Tymoteusza 2:6. Czy jednak nie jest możliwe, że dar życia wiecznego został zapłacony przez Pana Jezusa, a mimo to istnieje cena, którą my musimy zapłacić lub dopłacić? Wielu pastorów i teologów twierdzi, że życie wieczne jest darem, który kosztuje nas wszystko. Jerry Moyer opublikował artykuł zatytułowany „Zbawienie to darmowy dar, który będzie cię kosztował wszystko”. Ale też czytamy na innych portalach,
Na przykład takie artykuły jak wysoki koszt darmowego daru Rzymian 6,23 oraz doktorzy James Boyce, John P. Piper i John MacArthur nauczają, że dar kosztuje wszystko. Choć może to brzmieć racjonalnie z punktu widzenia ludzkiego, to jest to jak opowieść Hansa Christiana Andersena o nowych szatach cesarza. Pismo Święte wyraźnie mówi, że nasze zbawienie to Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak uczy Efezjan 2 rozdział od 8 do 9. Życie wieczne jest nam dane za darmo, bez ponoszenia kosztów z naszej strony. Mówi to objawienie Jana 22 rozdział 17 werset. Jeśli musiałbyś zrezygnować ze wszystkiego, aby mieć życie wieczne, to nie byłby to Boży dar. Bóg daje dar życia wiecznego. Jest on całkowicie darmowy dla odbiorcy. Nie wiem, czy mówienie o prezencie, który kupujemy dla siebie, jest właściwe, ale jeśli tak, to znaczy, że go kupiliśmy i nie jest to żaden dar, a zakup. Nie wiem, czy mówienie o prezencie opłaconym częściowo przez kogoś innego, a częściowo przez nas, jest właściwe, ale jeśli tak, to kupiliśmy go z niewielką pomocą przyjaciela, a nie otrzymaliśmy. Przez całe życie otrzymywałem dziesiątki prezentów na urodziny i Boże Narodzenie. Nigdy nie zostałem poproszony o dopłacenie swojej części. A ty? Oczywiście my, którzy wiemy, że jesteśmy wiecznie bezpieczni, dzięki wierze w Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od jakiejkolwiek zapłaty z naszej strony, naturalnie jesteśmy bardzo zmotywowani do życia dla Niego. Podziw i wdzięczność są potężnymi zachętami. Podobnie jak naturalne jest życzenie serca, aby mieć pochwałę od Tego, który znaczy dla nas najwięcej. I o tym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset. Każdego dnia możemy żyć w świadomości spotkania z Panem Jezusem Chrystusem przy stolicy sądowej Chrystusa, ale twierdzenie, że musimy żyć dla Niego, aby dostać się do Jego Królestwa, jest wypaczeniem obietnicy życia.